Ludzie są przekonani, jakoby pod naporem naszych rąk w tkankach coś się rozluźniało albo przesuwało. W rzeczywistości to, co obserwujemy, jest po prostu reakcją ze strony układu nerwowego. Nasz układ nerwowy każdego dnia musi odbierać niezliczoną ilość bodźców, następnie je analizować i dostosowywać do nich swoją pracę. Co to są za bodźce? Dotyk, pogoda, emocje, to co widzimy, jedzenie, każdy, nawet najmniejszy detal, jak powiadomienie w telefonie. W sytuacji przedłużających się, chronicznych bodźców stresowych, takich jak problem w relacji, natłok pracy, zanieczyszczenie środowiska czy urazy mechaniczne, możemy wyczerpać zdolności adaptacji układu nerwowego. Spada nam wtedy odporność, spowalnia trawienie, pogarsza się regeneracja. W takim stanie nawet najbardziej błaha sprawa może nas wyprowadzić z równowagi. Nałożenie się tego wszystkiego może skutkować pojawieniem się bólu. Oczywiście takich sytuacji najlepiej byłoby unikać, ale problem przebodźcowania obecnie to plaga. Co w takim razie zrobić? Możemy zabrać nadmiar niepotrzebnych bodźców. Opowiem to na przykładzie. Może to być stary uraz, skręcony staw skokowy, który nie był poddany terapii. Wymusza on zmianę mechaniki i zaburza prawidłowy dotąd wzorzec chodu. Kompensowanie tego to spore wyzwanie dla układu nerwowego. Kiedy dołożymy do tego nadmiar bodźców, okaże się, że przestają sobie radzić z tym zaburzeniem. Co ciekawe, ból wtedy może pojawić się w kolanie, bo to ono jest najbardziej obciążone i mylnie możemy pomyśleć, że to tam leży problem. Jednak to zajęcie się stawem skokowym w tym wypadku przywraca prawidłową mechanikę ruchu, a kolano, które było problematyczne wtórnie, zaczyna lepiej pracować. A co z przedłużającymi się bodźcami, takimi jak złe nawyki żywieniowe lub emocje? Są sposoby na sprawdzenie, w jakim stopniu one na nas oddziałują. Jednak taka praca wymaga zmiany myślenia o naszym ciele. Dlatego zmieniamy naszą nazwę, gdyż skupiamy się głównie na diagnostyce i zależnościach w układzie nerwowym.